Stowarzyszenie Ochrony Środowiska, ponieważ jesteśmy bardzo zaniepokojone stanem naszej planety. Jesteśmy tu po to, żeby to zmienić. Razem z naszą wychowawczynią, panią Grażyną Miotko-Turkowską, organizujemy różne akcje, na przykład sprzątanie świata, sadzenie drzew, ogólnoświatowy Dzień Walki z AIDS, mamchaka na raka, wyjścia do sanepidu. W ramach Klubu Ekologicznego na Dzień Drzewa nasi uczniowie postanowili wraz z nauczycielami posadzić kilka drzew, a oto one. Szkoła Zespołu Szkół Technicznych ma bardzo dobre wyposażenie oraz uważam, że to powinien być wzór tych wszystkich szkół technicznych. Jeśli wybierzecie profil ochrony środowiska, to będę z Wami miała przedmioty takie jak ochrona wody, ochrona powietrza, biologia i ekologia oraz zajęcia laboratoryjne. Co może Pani powiedzieć o atmosferze w naszej szkole? Jak widać, atmosfera w naszej szkole jest bardzo przyjazna i miła, tak? Mamy tu klasę pierwszą TS, tak? Klasa jest bardzo fajna, bardzo się dobrze uczą, są bardzo grzeczni. Skład klasy pierwszej TS. Weronika Czochracz, Sandra Sobolewska, Dorota Buczek, Milena Słońska, Magdalena Kaczmarek, Marta Pawlik, Monika Bednarczyk, Julia Kościak, Asia Zimow, Justyna Samson, Klaudia Huda, Paulina Zabawa, Arek Jakubowski, Wojciech Milach, Paulina Nowacka, Dawid Nowak, Angelika Kucińska, Karolina Król, Maciek Trymbulak, Ania Ratajczak, Patrycja Kuncik, Ewa Gardziejewska, nasza wychowawczyni, pani Grażyna Jotko-Turkowska. Uważam, że jest to bardzo przyszłościowy kierunek, który będzie w przyszłości bardzo potrzebny i użyteczny. A co Ci się w nim podoba? Uważam, że środowisko należy i trzeba chronić. Powinniśmy brać przykład ze wszystkich ekologów, którzy świetnie o to dbają.